Cześć, dzisiaj porozmawiamy o trzech prostych sposobach na wywołanie kreatywności. Zaczynajmy! Tak naprawdę na wywołanie kreatywności mamy masę strategii. Teraz powiem tylko o trzech prostych, które można wdrożyć już dzisiaj bez dodatkowego sprzętu, bez żadnych inwestycji. Także zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, bardzo prostą, którą ja sam ostatnio musiałem wdrożyć, bo poczułem po prostu blokadę, to zmiana miejsca pracy. I o co chodzi? Na przestrzeni ostatnich miesięcy tak dużo pracy było w tym miejscu, tutaj, w Hugis Records, że po prostu to miejsce zaczęło mi się kojarzyć z pracą. Nieraz z papierologią, nieraz z rzeczami takimi operacyjnymi, które nie były takie kreatywne, które nie wyzwalały we mnie kreatywności. Po prostu taka prosta rzecz, jak zmiana środowiska pozwoliły mi na wyjście z nowymi pomysłami. Brałem ze sobą laptop, wychodziłem do biurka innego, do kuchni nawet, po prostu, żeby zmienić moje nastawienie, że nie jak wchodzę tutaj, to się kojarzy z pracą, tylko właśnie musiałem stworzyć tą strefę, w której będę mógł troszeczkę wyżyć się kreatywnie i to nie będzie kojarzyło mi się z pracą. Dlatego coraz częściej, szczególnie jeszcze jak jest gorąco, troszeczkę wtedy energia opada, szczególnie w studiu się robi mega ciepło, po prostu zabieram całe moje studio, czyli laptop, tworzę gdzie indziej, na dworze, w kafejce, gdziekolwiek, aby po prostu na chwilę złamać to przeświadczenie w mojej głowie, że to studio łączy się z pracą, aby nie było tak, że to zatrzymuje moją głowę przed wydobyciem kreatywności. W tym momencie pamiętajcie, to nie chodzi o to, aby produkować tylko poza waszym studiem, ono jest super i świetne, ale możecie wydobyć pomysły gdzie indziej, a wrócić tutaj i je dokończyć. I jedna rzecz, która ostatnio też mnie dotknęła i którą chciałbym ci przekazać, jak to może naprawić, to to, że im mamy więcej tych myśli w głowie i mamy więcej tego stresu, więcej zadań, tym pojawia się mniej miejsca na to, aby wydobyć z naszej głowy kreatywne pomysły. I co teraz ci polecę? Polecę ci, abyś wziął sobie kartkę A4, zapisać wszystkie rzeczy do zrobienia. Na samym początku tych zadań może być nawet 100, ponieważ tak dużo kolekcjonujemy rzeczy w głowie i to mogą być banalne rzeczy, jak wynieść śmieci, wyprowadzić psa, posprzątać w pokoju, ale też związane z twoją pracą, oddać miks do klienta, zmienić gitarę na inne brzmienie. I w tym momencie, gdy wypiszemy to wszystko, już powinno być troszeczkę lżej, bo już tego nie kolekcjonujemy w głowie. I w tym momencie możemy zobaczyć, czy nie możemy czegoś wykonać już teraz. Potrzebuję tylko 2 minuty do wykonania, robię to od razu. Kolejną rzeczą jest to, że często widzę, że jesteśmy w takiej głębokiej pracy jesteśmy. Wychodzimy z pomysłami, teksty się same piszą, muzyka sama się tworzy. I nagle przychodzi nam do głowy ping, a ja się umówiłem do fryzjera na 14 czy na 15. Całe flow, cała głęboka praca, którą pozyskaliśmy, się w tym momencie zniszczyła. Ponieważ nagle przyszła cię myśl, rozproszyła cię i wywaliła cię całkowicie z tego stanu skupienia. W tym momencie, oprócz tego, że masz te wszystkie zadania wypisane, bym radził ci, abyś, proszę, miał kalendarz online. Może być to Google Kalendar, który jest w 100% bezpłatny, który będzie się synchronizował z twoim komputerem, z twoją komórką i w tym momencie wiesz, że masz wszystko zapisane, bo nie chcemy, aby po prostu w momencie, kiedy pracujemy, pojawiło się blink w naszej głowie i myśli, czy ja byłem umówiony na tą godzinę, czy na tą. To są banalne rzeczy, ale one nas rozpraszają. Wtedy nie możemy wejść w taką głęboką pracę, wypisz wszystkie zadania, które odbywają się w czasie, uzupełnij to w kalendarzu, zacznij również nosić ze sobą po prostu ten kalendarz online, abyś po prostu zawsze wiedział, że możesz na tym polegać, a gdy siadasz już do pracy, to żadna z tych rzeczy ciebie nie rozproszy i nie będziesz się stresował, że masz coś do zrobienia, bo masz wszystko wypisane w formie listy. I kolejna rzecz, to się tyczy też osób, które po prostu robią tą muzykę jako pasję, jako hobby, robią to po godzinach pracy. Tyczy się to tego, że mamy nieraz wyznaczoną ilość czasu, którą możemy poświęcić na swoją pasję. I w tym momencie często widzę, że osoba siada do tworzenia, ale będzie się zastanawiała, czy ja dzisiaj chcę tworzyć to, czy ja chcę tworzyć to, czy ja chcę tworzyć muzykę w tym gatunku, czy w tym, czy ja będę pisał o tym, czy o tym. Ale gdybyśmy mieli plan, zanim przejdziemy do tworzenia, to byśmy po prostu siedli i tworzyli. Dlatego jeśli nieraz ciężko ci wyjść tą kreatywnością, czyli siadasz, no i masz pustkę w głowie, w tym momencie może warto zaplanować sobie dzień przed, godzinę przed, może w pracy jesteś, w autobusie, co będziesz robił? Bo wtedy po prostu, okej, ja wiem, że chciałbym mieć radosną piosenkę, chciałbym, aby to było raczej w durze, jeśli mówimy tutaj o tworzeniu muzyki, chciałbym, aby były tam smyczki, pianino, perkusja. Wracamy z pracy, po pracy i siadamy i od razu wiemy, w jakim kierunku chcemy tworzyć,
Nie musimy się tego trzymać cały czas, ale mamy już jakąś strukturę, z którą możemy zacząć. I w tym momencie tego naszego cennego czasu nie tracimy na główkowanie, ale zaczynamy już z jakąś strukturą, która później może pozwoli nam wydobyć rzeczy właśnie kreatywne, wydobyć troszeczkę tej kreatywności, troszeczkę tej weny, pociągnąć za tym, że mamy już przygotowaną strategię na tworzenie. I to były bardzo proste rzeczy, ale uwierz mi, po ich wdrożeniu na pewno troszeczkę w głowie będzie więcej miejsca na rzeczy kreatywne, na wydobycie tej weny, po prostu na działanie. Ale jeśli chciałbyś więcej o kreatywności, przygotowałem obszerny e-book 5 sekretów na wydobycie kreatywności, na obudzenie jej w branży muzycznej, pobierz go już teraz, link jest w opisie. Ja Ci dziękuję bardzo, że byłeś tutaj. Subskrybuj, zostaw łapkę w górę, trzymaj się, cześć!